Jestem na ulicy Armii Krajowej w Katowicach. Chciałbym się stąd, jadąc od strony Ochojca, dostać na ulicę Kościuszki i pojechać przez ten remontowany węzeł drogowy, przebudowywany węzeł z ulicą Kościuszki, przedostać w stronę Mikołowa. Jak widzimy, mam tutaj nakaz jazdy w prawo. I powiem szczerze, nie podoba mi się ten duży ruch tutaj. Powiem, komunikaty, jakie się pojawiały w ostatnich dniach, mówiły o tym, że jedziemy już tutaj tunelem. Tymczasem tutaj dość spory ruch. Nie mamy żadnego przejazdu na drugą stronę, aby w kierunku Mikołowa się dostać. Jest dopiero teraz faktycznie, tak, jest tutaj przejazd przez tunel. Teraz mam bardzo mało miejsca na to, aby zmienić pas ruchu i w tym miejscu zawrócić. Wyjeżdżamy tutaj na pas lewy. Mogę oczywiście pojechać tunelem, natomiast ja sobie tutaj oczywiście cały węzeł objadę dookoła. Pojadę w kierunku Mikołowa, ale pojadę na razie górą. Tutaj byśmy skręcili, chcąc jechać w kierunku Ligoty. Znowu gdzieś będziemy musieli tutaj mieć możliwość, gdybyśmy od Ligoty pojechali, czyli wjechali na tym skrzyżowaniu tutaj w prawo, czyli znowu w podobny sposób, po połączeniu tego łącznika z góry z drogą biegnącą od strony tunelu, teraz by trzeba było zmienić pas ruchu i znowu pojechać na drugą stronę z miejsca, gdzie przyjechałem. Natomiast jak mówiłem, jadę w kierunku Mikołowa. Tutaj oczywiście cały czas jesteśmy w terenie zabudowanym, więc tak naprawdę dopiero na wiadukcie, gdzie dołem przebiega linia kolejowa, dopiero teraz kończy nam się teren zabudowany i dopiero możemy jechać z prędkością większą niż 50 km na godzinę. No i jadę ulicą Kościuszki od strony Mikołowa, tutaj pasem, który się kończy, jest pas prawy. Jeszcze jestem poza terenem zabudowanym, czyli mogę jechać z prędkością 100 km na godzinę. Zaczynamy zwalniać, najpierw 90, bo tu już droga jednojezdniowa, 70, 40 i teren zabudowany, ale w nim w związku z robotami drogowymi mamy co kawałek, jak widać, ograniczenia do 40 km na godzinę. No i tym razem już nie będę jechał górą węzła Piotrowice, a będę chciał jechać, moi drodzy, tunelem. Żeby jechać tunelem, tutaj mam znowu
mało miejsca ku temu na zmianę pasa i jedziemy do tunelu, a w zasadzie jedziemy pod wiadukt, bo to jest po prostu zwyczajny wiadukt, nic innego, na górze dziura. Tunel mielibyśmy po prostu cały zabudowany pewnie. Wyjeżdżamy, mając oczywiście pierwszeństwo tutaj przed pojazdami, które jadą górą węzła. Aczkolwiek oczywiście tutaj pasa zmienić nie mogłem, więc gdyby te pojazdy zawracające, jadące od Ochojca gdzieś tam w kierunku Ligoty, Mikołowa, czyli musiejące zawrócić, no to musiałbym niestety grzecznie w tej kolejce stać albo nieco wcześniej zmienić pas ruchu, bo w miejscu tam na końcu już mieliśmy, jak widać było, linię ciągłą. Natomiast ciekawe, kiedy tak naprawdę cały węzeł będzie już gotowy tak na 100%.